1 kwietnia, lany poniedziałek. Co ty na to? Będziemy lać wodę? No nie, dodatek nieprawdziwy. Nie będziemy lać wody. My tu nie lejemy wody. My tu mówimy poważne rzeczy. No dobra, to powiedzmy... Będziemy mówić tak, dużo, to na pewno. Będziemy lać dużo prawdziwej wody, proszę państwa. Okej, dobrze, będziemy lać dużo wody. Oderwiemy was od stołów i do tego zachęcamy bardzo serdecznie. W ogóle zachęcamy was. Tylko trochę już za późno, bo święta się kończą. Trzeba było zachęcać przed świętami. No jeszcze jest parę godzin. A potem jest jeszcze 2, 3, 5, 10 i jeszcze mnóstwo czasu. Więc... powiem ci szczerze, jestem spragniony wrażeń po czwartku. Jestem ciekaw, jak się podobało, czy się podobało. Na pewno się podobało. W ogóle nie mam o czym dyskutować. No dobrze. A miało być krótko na początek. To mam nadzieję, że się spodoba również dzisiejszy odcinek, który nie powinien być zaskoczeniem. Oczywiście. Bo... przesunęło nam się o parę dni, ale... No jeden dzień się przesunęło, bo miesiąc się skończył wczoraj. No ale ostatni odcinek marcowy był w czwartek. No trudno, to był ważny odcinek. Tak. Adam Biernacki, proszę państwa. Przewodnik PTTK z koła imienia Marcelego Mottego. I kolejna, proszę państwa, wyprawa w XIX- i XX-wieczny Poznań. Właściwie to powinieneś zmienić tą zajawkę. Powinieneś mówić po prostu człowiek, który o Poznaniu wie wszystko, nawet więcej niż wie sam Poznań. No to uwaga, włączamy. Adam, otwieramy drzwi od Hungarii. I wychodzimy. Cały miesiąc z francuskim jedzeniem. W tej Hungarii. No, należy nam się odmiana. Knajpa była węgierska z nazwy, a jedzenie było... Aleśmy się najedli jak ludzie, przynajmniej nie jakieś tam rosoły z nie wiadomo czym. Dobre miejsce. Dobre miejsce. Mamy okazję pójść sobie w jeszcze takie ciekawsze miejsce, w miejsce, które jest wytworem XIX wieku tak naprawdę. Bo ruszamy z Placu Wolności. Dzisiejszego. Wychodzimy dzisiejszego Placu Wolności. On tam miał też swoje przeboje. Się nazywał Plac Wolności, Plac Wilhelmowski, przez pewien czas Plac Napoleoński. Ludzie na złość go nazywali Placem Teatralnym, żeby nie mówić Plac Wilhelmowski, bo Polacy tutaj mieli takie ciekawostki, jeżeli chodzi o spolszczanie nazw placów i ulic, tak troszeczkę Niemcom na złość, bo takim było troszeczkę przykro, albo mieli kompleksy. No w każdym razie jest to dzisiejszy Plac Wolności i mamy okazję przejść sobie na placyk, który jest właśnie takim produktem XIX wieku, bo tam przez bardzo długi czas było takie troszeczkę zaniedbanie. Idziemy sobie na plac, dzisiejszy plac Cyryla Ratajskiego. Idziemy sobie najkrócej jak można, czyli idziemy sobie ulicą, dzisiejszą ulicą 3 Maja. I ta sama ulica 3 Maja, ona jest dosyć ciekawa, dlatego że ona powstała z zmusu tak naprawdę. To jest takie ciekawe, że kiedy Niemcy wchodzą, kiedy władze pruskie wchodzą do Poznania w roku 1793, no to mają kupę roboty z tym miastem tak naprawdę. Popatrzmy, plac Cyryla Ratajskiego zaczyna być projektowany, rozwijany i tak dalej w roku, tak mniej więcej tak się przyjmuje, rok 1803, 1793, 1803, 10 lat, jakby na to nie popatrzeć. Dlaczego? Dlatego, że Poznań XVIII wieku to jest ruina. Tak naprawdę. To nam się wydaje, że to było tak ładnie i w ogóle nieprawda. Po tych wszystkich przejściach, po tych wszystkich wojnach północnych i tak dalej, miasto było tak wycieńczone, że ono nie miało siły się podnieść, prawda? Wchodzi zabór, tak? Niemcy zaczynają robić po swojemu, robić porządki. W pewnym momencie rozszerzają miasto, tak no przykładowo o tą 1 milę, to tak nie do końca zawsze było, ale o tą 1 milę i no wszędzie musi być jakaś taka gospodarka. Dokąd zostało miasto rozwinięte, patrząc od murów miejskich? Mury miejskie możemy sobie łatwo prześledzić, na przykład jak sobie staniemy na ulicy dzisiejszej Paderewskiego, tam jest przebieg murów miejskich, a zostało miasto rozszerzone, jak idzie ulica Libelta i jest skrzyżowanie z ulicą Kościuszki, to tam była Brama Królewska, więc do tego miejsca zostało rozszerzone miasto. No i po drodze mamy kilka różnych takich miejsc, gdzie mamy tą gospodarkę. Ja już mówiłem o tym, jak się Musza Góra zamieniła w plac Wilhelmowski czy Wolności, tak? I tutaj mamy następną taką rzecz. To jest ciekawostka. Ja ile razy tamtędy nie idę, to mi się przypomina nazwa tej płyty Pink Floyda Moment Relapse of Reason. To jest, można sobie przerzucić tak na swobodnie jako chwilowy brak rozumu albo chwilowy brak rozsądku, prawda? I coś takiego tutaj się stało. Jak to się stało, to nie wiadomo, ale to tak wygląda, jakby ktoś do tej uładzonej pruskiej mapy, gdzie jest plac Wilhelmowski, prawda? Równolegle do tego idzie ulica Berlińska, pod kątem prostym do Alei Wilhelmowski, tak? A tutaj ktoś narysował sobie, naszkicował sobie plac i rzucił przewrócił sobie tak obok mapy i on jest skosem do tego wszystkiego. Zupełnie no nie po niemiecku, prawda? I raptem się okazuje, że mój Boże, trzeba jakoś się dopasować, dołączyć, doczepić do tego i powstaje wytyczona właśnie ta ulica 3 Maja, którą my dzisiaj nazywamy ulicą 3 Maja, a ona się bardzo długo nazywała ulicą teatralną. Dlaczego? Dlatego, że jak się pójdzie na plac Cyryla Ratajskiego, to widzimy teatr, prawda? Dzisiaj my widzimy ten nowy, można powiedzieć, teatr, już teatralnych funkcji nie spełnia, ale tam kiedyś stał taki drewniany teatr, taki no... Był to w sumie fajny teatr, bo był pierwszy w zasadzie w Poznaniu, bo kiedy przyjeżdżały trupy teatralne dawno temu jeszcze z Bogusławskim do miasta Poznania, to nie było gdzie występować, tylko oni wynajmowali sobie krytą ujeżdżalnię koni, która się znajdowała u wylotu Alei Marcinkowskiego dzisiejszej, jakbyśmy pod skosem w prawą stronę skończyli. I tam występowali też artyści. No to po prostu ujeżdżalnia zarabiała na czym mogła. Wreszcie mamy teatr w Poznaniu, ten pierwszy, drewniany. Jakimś cudem ktoś go tak zbudował, że nie było tam ogrzewania i Motti pisze, że tam syberyjskie przeciągi panowały, prawda, że się przeziębiali artyści, ale to jest ciekawe, znowu, mamy tą całą masę paradoksów. My sobie musimy wyrzucić z głowy jedną zasadniczą rzecz, że to jest taki wytwór chyba od czasów Konopnickiej, że Polacy to zawsze pod zaborami byli gnębieni, zawsze byli tacy biedni, nikt ich nie lubił i tak dalej. Oczywiście za Bismarcka podkręcono troszeczkę śrubę, ale jak był ten teatr, to tam Polacy występowali sobie swobodnie i Marceli Motti ze swoją rodziną, z Hipolitem Cegielskim, z rodzeństwem i tak dalej, oni sobie tam wystawiali polskie sztuki i Niemcy nic przeciwko temu nie mieli, prawda? Potem pod koniec XIX wieku teatr zostaje rozebrany i postawiony porządny, murowany, ten budynek, który my teraz widzimy, tak? A który budynek? To jest ten budynek, gdzie się dzisiaj znajduje Empik. To jest tak. A na przykład na szczytowej ścianie, kiedy już teatr przestał funkcjonować, rozwinęła się bardzo fajna kawiarnia, do której przychodziły elity, prawda, chodziły sobie po tym placu Wilhelmowskim, Wolności, można sobie tam było odpocząć, tak? Ale z tym się wiąże, z tym teatrem, z tym pierwszym teatrem, wiąże się inny ciekawy budynek właśnie na placu dzisiejszym Cyryla Ratajskiego. Tam, gdzie jest budynek PZU, ten taki czerwony, z tymi sztukateriami, był kiedyś budyneczek inny. Tam była rekwizytornia teatralna tego teatru pierwszego, prawda? I w roku 1880 ona zostaje rozmontowana, rozebrana, bo już nie jest potrzebna, a analogicznie za jakiś czas buduje się tam ten drugi nowy teatr, który już ma odpowiednie pomieszczenia, bo już jest nowocześniejszy, prawda? I ta uliczka 3 Maja dzisiejsza, ona też w czasie zmieniała nazwę. Jak przychodzi II wojna światowa, to przez pewien czas miała taką niechlubną nazwę Gustloffstrasse. Nam się kojarzy Gustloffstrasse z tym statkiem Wilhelm Gustloff, którego Rosjanie storpedowali na końcu II wojny światowej, gdzie zginęło więcej ludzi jak na Titaniku. A kim był ten Gustloff? To był taki święty hitlerowski, prawda? Bo każdy reżim sobie szuka męczennika. Lenin kiedyś powiedział o tych pożytecznych idiotach tak zwanych, prawda? No i Wilhelm Gustloff był jednym z nich. To był taki zafiksowany, totalny nazista, który został zamordowany, jak na zamówienie, chyba w roku 1937 przez takiego człowieka, takiego młodego Żyda, który się nazywał Dawid Frankfurter. On chciał zostać lekarzem, on pochodził z terenów Jugosławii, chyba nawet Chorwacji, był synem rabina, ale był wiecznie chorobity, więc on przyjechał do Davos, żeby się leczyć jako student medycyny, no i nienawidził tego reżimu. Co zrobił? No to jest takie właśnie ciekawe, że tak ludzie reagują gwałtownie. Poszedł do sklepu, kupił sobie 6-strzałowy rewolwer 6,65 kaliber, poszedł do Gustloffa do domu, żona go wpuściła i wpakował mu 5 pocisków w głowę, szyję i klatkę piersiową, a ten 6 miał być dla niego, ale no puściły mu nerwy i się nie zastrzelił, prawda? Więc trafił do więzienia, ale ponieważ to było w Davos, więc nie poszedł do obozu koncentracyjnego. Przeżył wojnę, wyjechał do Izraela, a Wilhelm Gustloff stał się takim bożyszczem nazistów, prawda? Tak jak Horst Wessel na przykład, tak samo ten twórca Horst Wessel Lied, prawda? Na którego część też statki nazywa, no, do tej pory jeden pływa, bo to był taki żaglowiec szkolny, bardzo ładny zresztą. Dzisiaj pływa w Stanach Zjednoczonych jako USS Eagle. Także mieliśmy taki czas, kiedy takie coś było. Ale wchodzimy na ten nasz plac Cyryla Ratajskiego. I ten plac Cyryla Ratajskiego zaczyna być właśnie kształtowany, wytyczany w roku tak mniej więcej 1803, bo tam nikt dokładnych tych dat nie pisał. To jest ten rejon. To było pole? To było bardzo ciekawa rzecz, bo z jednej strony, tam od naszej strony, tak jak przyszliśmy, sięgał tutaj jeszcze ten cmentarz żydowski, który zahaczał o tą Muszą Górę, prawda? Ale tutaj były takie łączki, takie tereny podmokłe i była ta słynna dzielnica Kundorf, znaczy to w zasadzie była wieś, bo to nie była dzielnica miasta Poznania. I ten Kundorf, konia z rzędem temu, kto powie, czemu Kundorf to jest Kundorf, co to takiego było, prawda? Zupełnie się tutaj zmienił teren, prawda? Tędy płynęła rzeka, ona płynie w dalszym ciągu, to jest Bogdanka, tylko że została, mówiąc nieładnie, wpuszczona w kanał, prawda? Chodzimy po niej, nie widzimy jej w ogóle, tak? Wzdłuż rzeki Bogdanki biegła droga, tak? I tam była właśnie ta wioska. I teraz tak, co człowiek, który się tym zajmie, to on mówi inaczej, skąd się wzięła ta nazwa i kto tutaj mieszkał. Dlaczego? Dlatego, że przez te setki lat ona trwała, tak? I to było i Kukendorf, i Kokendorf, i Kokundorf, i w ogóle i tak dalej, prawda? Ktoś tam nawet wpadł na pomysł, że tak naprawdę to pochodzi od słowa niemieckiego gotować i tam mieszkali kucharze w, nie wiem, w osadzie służebnej. Ja tak się zastanawiam, czy oni chodzili do pracy i każdemu gotowali, no przecież jakby tak gotowali na miejscu, to jest tak jakby w Swarzędzu ktoś gotował i do miasta Poznania woził jedzenie. To jest bez sensu kompletnie. Ale ktoś wpadł na pomysł, że jest takie słowo staropruskie, kuk, i to znaczy diabeł, szatan, prawda? Więc być może przyjechali jacyś osadnicy jeszcze jak się formowało miasto, na samym początku, kiedy miasto było lokowane, i to oni założyli tą wioskę, bo ona była prastara. Analogicznie to by miało sens, dlatego że po drugiej stronie niedaleko jest Święty Marcin. Święty Marcin nie jest świętym polskim, prawda? Tylko to jest święty z pogranicza Niemiec, można powiedzieć, i Francji, prawda? Tam też to pogranicze było takie płynne, czego przykładem jest Strasburg, prawda? Niemiecko brzmiąca nazwa na terenie Francji. To tam też były różne, prawda, jazdy z tym związane. I ludzi, no, nie udowodnimy tego, ale święto Świętego Marcina, prawda, nie jest świętem polskim. Ta gęsina nie jest polskim zwyczajem z jabłkami, prawda? To też jest zawleczone, można powiedzieć. Myśmy się już przyzwyczaili. Więc być może jacyś ludzie, którzy byli przyjęci do tego, żeby budowali miasto, prawda, może aż stamtąd to pochodzi. W każdym razie, no, była taka osada. Ona się ciągnęła wzdłuż tej drogi aż w kierunku wsi, która się Irsic nazywa. To są dzisiejsze Jeżyce, prawda? I to zostaje włączone do miasta Poznania, tak? Mówiłem, że tak jak idzie dzisiejsza ulica Libelta i zamyka się to ulicą Kościuszki, tam była Brama Królewska, a sama ulica została nazwana ulicą Królewską. No i teraz Niemcy sobie tutaj projektują następny plac, tak? Jak się projektuje ten następny plac, no to on musi czemuś służyć, prawda? No to sobie wymyślono, że tutaj będzie rynek, prawda? I zaczyna się pojawiać cała masa różnych nazw. Dlaczego? Dlatego, że jedni mówią, że to jest rynek Nowego Miasta. Polacy już się od razu zaczynają burzyć i mówią na to rynek Górnego Miasta. Czemu? No bo to jest nowe miasto. Jak nowe, to jest dobre, a nasze to jest stare, a stare to jest gorsze, prawda? No, jak się patrzyło na stary rynek, no to zaczynają się. Przyjeżdża Julian Ursyn Niemcewicz do Poznania, widzi, co tu się dzieje za rządów pruskich i pisze bardzo ciekawe zdanie, to oddaje. Wszystko to może piękne, lecz to już nie nasze, prawda? Czyli oddaje tego ducha, że tu się robi dużo fajnych, dobrych rzeczy, ale to już nie nasze, nie? No to już należy, prawda, tutaj dokopać tego, no bo mamy już ten taki kompleks, żeśmy skrzanili, prawda, a ktoś przychodzi i robi Niemcy dobrze. Budują. Ale Niemcy budują. Ale to się podświadomie to się podoba, nie? Tylko że ten rynek, ten plac handlowy nie spełnia swojej funkcji. Czemu? No bo nie może. Bo po pierwsze płynie tędy rzeka. Bo po drugie, prawda, i to jest tajemnica tego troszeczkę, dlaczego on tak z kosem stoi. Bo tu jest skrzyżowanie dróg. Tutaj się krzyżowały różne drogi. Dzisiaj to są ulice, prawda? No to tak jakby dzisiaj komuś kazać handlować na przykład na rondzie Rataje, tak? Albo na rondzie Śródka. Weź się rozłóż. No a jakby albo cię coś rozjedzie, tak? No wiadomo, że to nie było takich pojazdów i takiego natężenia ruchu, ale no zawsze coś, prawda? To tak się nie da. To jest raz. Druga sprawa. Jest spad do rzeki, no i przez pewien czas jest sama rzeka, zanim nie została, prawda, zamurowana, tak? To jest następna sprawa. No i wreszcie trzecia bardzo ważna rzecz. Kiedy rozebrano Farę Poznańską, czyli tą kolegiatę na dzisiaj, tam dzisiaj powstał plac kolegiacki, prawda? Powstaje bardzo ładny plac. I to zaczyna pełnić funkcję nowego rynku. I to się bardzo ładnie rozkłada, bo na starym rynku, koło ratusza handluje się wszystkim, a na tym nowym rynku zaczyna się handlować zieleniną. Czyli to jest taka funkcja dokładnie jak dzisiaj na przykład rynek bernardyński, tak? Więc jeżeli szła taka osoba zainteresowana zakupami i przy okazji chciała sobie kupić ogórki czy coś tak, no to nie musiała biegać z tą siatką aż na ten plac Cyryla Ratajskiego, tylko miała przez jedną ulicę. I to prawdopodobnie przeważyło. Więc tutaj zaczyna się robić cisza i spokój przez pewien czas, tak? Znowu, nie można go za bardzo zabudować, no bo jest ta nieszczęsna rzeka, więc tam jest skarpa z jednej strony. Postawić tam coś porządniejszego, no to się obsunie i czeka, tak? Zaczyna się to obudowywać dookoła, na początku takie troszeczkę niższe domki, potem wieżne, ale zaczyna się tak, że w druga połowa XIX wieku w Poznaniu pojawia się budownictwo takie kamieniczne, takie czteropiętrowe. No i już trochę czasu minęło, zmieniają się technologie budowlane i co się okazuje, że to, co do tej pory było przekleństwem, no to się zaczyna robić błogosławieństwem, bo to jest co? To jest ciche, fajne miejsce, bardzo blisko centrum. Dzisiaj się kupę pieniędzy płaci za takie lokalizacje. Ktoś sobie chce, no, 5 minut piechotą od centrum. Gdzieś tam się jakieś, prawda, są ogłoszenia, że jest piękne mieszkanie i tak dalej. I to jest dokładnie strzał w dziesiątkę, nie? No i teraz budują się piękne kamienice, można taką kamienicę sobie kupić, prawda, albo wydzierżawić, no i mieć z tego pieniądze. No i teraz tak, w takim klasycznym ujęciu tego słowa, no to pewnie ci źli Prusacy mają te kamienice, tak, a Polacy to w suterenie albo w oficynie, tam biedny szewc siedzi, oczy sobie wypatruje przy tej świeczce, dzieci mu głodem przymierają i tak dalej. Kolejna bzdura. Dlatego, że większą część tych budynków mieli Polacy, a w zasadzie miały polskie panie szlachcianki, prawda? Pani hrabina Skurzewska, pani hrabina Stablewska, znamy biskupa. Mężowie firm fundowali żonę? No, nawet nie, bo jak była wdową, one same inwestowały. To nie jest tak, że tam siedziała, grosza swojego nie miała i coś takiego. Nie, one właśnie były takie, i to są właśnie polskie rody szlacheckie. No, przecież Florian Stablewski, biskup w Poznaniu, prawda? Rodzina Skurzewska, bardzo znana, bardzo tego. A kto mieszkał? Od kogo można było pieniądze brać za wynajem? Lekarze, inżynierowie, część była ludzi, którzy pracowali jako na stanowiskach dyrektorskich w zakładach Cegielskiego, a Stefan Cegielski, który był synem Hipolita Cegielskiego, mieszkał za narożnikiem dokładnie w kamienicy naprzeciwko dzisiejszego PTPN-u, czyli taka lepsza wiara, prawda? Do tego się zaczyna robić bardzo ładnie, prawda? Bo no, ruch taki jest, jaki jest, ale w zasadzie na tym rynku nic się nie dzieje, więc bardzo dużo zieleni się pojawi. I co jest ciekawe, że tą zieleń, no, żeby było to przejście, tak zrobiono, żeby, no, że podzielono ją na 4 części, prawda? I ogrodzono płotkami, żeby się tam gawieć nie szwendała, żeby nie zadeptała tego wszystkiego, więc poznaniacy nadali własną nazwę i to były 4 ogródki, tak? No i już mamy tutaj, prawda, całą tą okolicę zagospodarowaną. I co się dzieje? Ja mówiłem, że rozebrano tą rekwizytornię teatralną i na terenie tej rekwizytorni teatralnej powstawiono taki, władze pruskie postawiły taki ciekawy budynek do tej pory istniejący z czerwonej ładnej cegły. Ten kolor tej czerwonej cegły, on coś znaczy. My dzisiaj tego tak nie odbieramy, ale kiedyś to był taki przekaz podprogowy. Do tej pory spełnia swoje funkcje. Teraz tam jest PZU, a kiedyś to tam było takie towarzystwo ubezpieczeniowe od pożarów. Prawda? I ten czerwony kolor tej cegły, on się ruszał, prawda, gdzieś w wyobraźni człowieka. Tam właśnie można się było ubezpieczyć od ognia, tak? Co jest ciekawe, Poznań był zawsze przez 3 plagi traktowany, prawda? Przez ogień, przez powódź i przez choroby. O chorobach mówiliśmy, tak? Ten ogień nam się rzucił, jak władze pruskie wchodzą do miasta, rok 1803, potężny pożar, który pomaga w pewnym sensie przeprojektować miasto, bo to też mamy troszeczkę po drodze, tak? No i wreszcie się robią te powodzie. Mamy rok 1888 i co się dzieje? Dzieje się to, że powódź miasto nawiedza. I to taka jedna z najpoważniejszych, prawda? To nie była co prawda taka wielka powódź, jak się pojawiła w roku tym 1736. Pamiętamy, na Starym Rynku jest ta tabliczka taka i to jest ze szczegółami opisane, że woda podeszła pod ołtarz główny w katedrze, ile tam było tej sążni i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, jest bardzo ciekawa rzecz i tutaj może propozycje do władz miasta, bo mamy mandat w tym momencie do tego. Otóż rybacy poznańscy w tym XVIII wieku powiedzieli, że to była taka powódź, że woda w niej była słona i widzieli, jak się syreny w niej pluskały. Także wzorem Kopenhagi czy Warszawy możemy, no nie mamy powodu, żeby nie wierzyć rybakom, że oni tam widzieli syreny. Czyli na pewno prawdę mówili, nie wiadomo, czy sobie zalepiali uszy woskiem, żeby tam ich nie porwano i tak dalej, prawda? Ale jakbyśmy tak chcieli, jak w Kopenhadze czy w Warszawie sobie małą syrenkę posadzić gdzieś nad wartą, to rybacy powiedzieli i koniec. I my im wierzymy. Także no, już jest atrakty, jest prawda, nisza ekologiczna, żebyśmy tam sobie coś, prawda, uszczknęli w tym kierunku. Ale co się dzieje w tym momencie? W tym momencie dzieje się tak, jak się dzieje przy każdej klęsce żywiołowej. Pamiętamy, jak to jest, że jak się coś takiego staje, to ktoś ważny przyjeżdża, lituje się głową, kiwa i tak dalej. Kto przyjeżdża do Poznania? Przyjeżdża na początku kwietnia, bo to było, jak były roztopy, Cesarzowa Wiktoria osobiście do Poznania przyjechała pociągiem, przyjechała na dworzec główny. Jeszcze nie było dworca cesarskiego, bo to dopiero jej syn sobie sprawił. Przyjeżdża cesarzowa na ten dworzec główny, wiozą ją tam, jak daleko można ją zawieźć. Ona odwiedziła baraki przy Świętym Marcinie, były baraki dla powodzian, więc jak taka dobra matka przyszła, użaliła się nad nami, prawda? W ogóle tam w rodzinie cesarskiej była duża konkurencja, kto z tych pań cesarzowych jest ważniejszy w Czerwonym Krzyżu, bo one czyniły dobro, prawda? Więc ona, wykorzystując to, że jej mąż został wreszcie cesarzem, tak, bo bardzo długo czekał, tak, przyjeżdża i ma wreszcie okazję, ma takie bardzo krótkie okno, żeby sobie, no nie chciałbym jej pogwiazdożyć, nie, ale żeby, pobyć cesarzową. Ale pobyt cesarzową. I ona sama przyjechała. Dlaczego przyjechała sama? Dlatego, że jej mąż Fryderyk III był bardzo ciężko chory, już miał raka, prawda? To jest takie, widzimy, że się sytuacja powtarza. Książę Karol bardzo długo czekał, aż zostanie królem, ledwo się koronował i się okazało, że ma rak. I to była dokładnie taka sama sytuacja, tylko że on, Fryderyk III miał raka krtani, to był guz Ackermana tak zwany, i on krótko później umiera. On umiera 15, jeśli dobrze kojarzę, 15 czerwca po nieudanej tracheotomii. Zrobiono mu tracheotomię, wdało się zakażenie i generalnie umarł na zapalenie płuc. I wtedy cesarzowa jest już odstawiona od obowiązków przez swojego syna Wilhelma II. Czemu ją tak strasznie potraktował? Że ona nawet nie wzięła udziału, została wysłana do jakiegoś tam zamku, nie wzięła udziału nawet w pogrzebie swojego męża, a Wilhelm II Hohenzollern, czyli ten Wiluś, zostaje przez aklamację wyniesiony na tron. Dlatego, że ona była wyrodną matką dla niego. On się urodził jako kaleka. On się urodził w wyniku, znaczy nie był kaleką na samym początku. Dziecko było źle ułożone w łonie matki, więc jakiś szarlatan zatrudniany na dworze cesarski po prostu go wyrwał, wyciągnął, uszkodził mu nerwy i Wilhelm II cierpiał na niedowład erba. Ta ręka lewa mu się źle rozwijała, była mniejsza, była taka trochę niewładna i matka się go wstydziła. Potem miała wiele innych zdrowych dzieci, prawda? A on był po macoszemu traktowany i w zasadzie tak na dobrą sprawę on tam był i prądem rażony, jemu jakieś tam ręce w prawidła mu wkładano, zabijano na jego oczach królika, bo ta vis vitalis, ta siła życiowa, tą świeżą skórą czy tuszą owijano, ten dzieciak się potwornie męczył. I on miał taką traumę właśnie, więc Niemcy to widzieli i powiedzieli, dobra, to ty jesteś cesarzem, prawda? A ona została po prostu odstawiona na boczny tor. Przyjechał potem cesarz Wilhelm też do Poznania, obejrzał to miasto, zobaczył jak to wygląda i wydaje bardzo ważne rozporządzenie, że miasto ma zostać skanalizowane, prawda, żeby odbierać nadmiar tej wody. Co ciekawe, później już aż tak, były powodzie, ale nie aż takie wielkie, dlatego, że on rozkazał, że to ma działać na takiej zasadzie, że i te śluzy, te wojskowe mają też część tego odbierać, ale też zaczęto właśnie budować te instalacje podziemne. No ale póki co była cesarzowa, tak, zobaczyła to wszystko. No i jest taka miejska legenda, która nie jest do końca prawdziwa, że ona podarowała pomnik miastu Poznaniowi. No to by było draństwo nieskończone, no bo tutaj 22 około 1000 ludzi traci majątki, prawda? Część tam, no to są straszne rzeczy, prawda? Głód trochę przychodzi do Poznania, bo to jest wiosna. Zalało okolice, zalało pole, trzeba było importować żywność, więc te ceny rosną. A tutaj pomnik. Nie. To jest zawsze tak, że jak przyjedzie ktoś taki ważny, no to go trzeba uhonorować, prawda? Że dziękujemy ci, matko, żeś się, prawda, pochyliła nad nami, użaliła, no to postawimy ci pomnik, nie? A ponieważ ona była córką królowej Wiktorii, więc miała bardzo dobry gust, więc sobie pewnie pomyślała, jak już mi mają cokolwiek stawiać, tak, no to ja już im chociaż powiem, co oni mają postawić. I ona przysłała model tego, takiej rzeźby, którą chciałaby widzieć na tym pomniku, skoro już mi mają coś postawić, no to niech postawią takie coś, tak? I to jest to uwolnienie Andromedy przez Perseusza. My ten pomnik mamy do tej pory w Poznaniu w Parku Wilsona. To jest jedyny zachowany pomnik z tej epoki. Widzimy, jaki to jest kunsz, prawda? To było naprawdę dobre, prawda? To był bardzo modny temat wtedy, no i ona to przysyła. No tak, romantyzm. Takie coś, prawda? Nie, a to jeszcze klasyka gatunku. No i co się dzieje? od razu zaczyna się dorabianie teorii do tego, prawda? Że tym Perseuszem to jest Wilhelm II, który nas uwolnił od powodzi tymi instalacjami podziemnymi i tak dalej. Tak, to jest właśnie, tym bardziej, że ten potwór to był potwór morski, ten co tą Andromedę, tak? No i się zaczyna dorabianie tej teorii. Bardzo ciekawa rzecz, jakie było finansowanie, no bo teraz tak jest aplauz, prawda? Robimy pomnik, tylko nie mamy za co, tak? Okazuje się, że raptem się okazało, że na rzecz wodociągów miejskich jeden z dużych zakładów przemysłowych w Poznaniu miał dosyć spore zaległości i starczył na ten pomnik, tak? I Krontal, ten, o którym mówiliśmy kiedyś, ten żydowski przemysłowiec, taki domorosły historyk, pisze, że to był pierwszy pomnik w Poznaniu, który został wykonany z takiego materiału, taka specjalna odmiana brązu, do którego się dodaje innych substancji, żeby się łatwo szlifowały, żeby były łatwo odlewane, tak? To jest taki prototyp i co jest ciekawe, on jest bardzo odporny dzięki temu na to, że warunki atmosferyczne aż tak bardzo go nie biorą, prawda? Co jest ciekawe, że kiedy w 1919 roku zniszczono wszystkie te pomniki, takie jak pomnik Bismarcka na przykład, to zostawiono, prawda? Bo właśnie to było takie coś, co się wszystkim podobało, prawda? I była ta fontanna, prawdopodobnie też protestowali ludzie dookoła. Co jest ciekawe, że ta legenda, która mówi, że zostały zniszczone te wszystkie pomniki w ciągu jednej nocy, ona się nie wydaje prawdziwa. Dlaczego? Być może jeden został obalony, ale pomyślmy sobie. Tych pomników było kilka dookoła. Był pomnik Bismarcka, tak? Dalej, zaraz niedaleko przez skrzyżowanie dosłownie, był pomnik wojownika brandenburskiego. Oprócz tego był pomnik Fryderyka III, tak? Był pomnik Nachocki, tak można sobie wyliczać. To się tak nie da. To jest ładnych... No dzisiaj, gdyby przyjechała w nocy nisko podwoziówka, dźwigiem zabieramy i tak dalej, a tam było trzeba zrobić rusztowanie. Było... Być może jeden tak obalono, ale na przykład ten pomnik Fryderyka III, męża królowej Wiktorii, jest sfotografowany jak leży w biały dzień, więc on w nocy nie trafił do tego złomowiska na ulicę Marszalacką. Więc znowu jest pewnego rodzaju takie... Legenda. Taka kolejna legenda, ale jaka fajna, prawda, nie? A ten właśnie, ten pomnik, to uwolnienie tej Andromedy przez Perseusza, wykonany z tego brązu fosforowego, jak to się wtedy ładnie mówiło, mamy do tej pory, bo on został dopiero po II wojnie światowej przeniesiony do Parku Wilsona i tam sobie stoi po dzień dzisiejszy i całkiem nieźle się trzyma, prawda? Czyli jesteśmy w tym miejscu i od tej pory zawsze ten plac był nazywany Placem Królewskim. No ale ludzie mieszkają, zaczyna się rozwijać infrastruktura dookoła, tak? No i zobaczmy sobie, jakie tam były ulice dookoła, jak to się zmieniało. Następna ulica, która nam się rzuca w oczy, to jest ulica 23 lutego, prawda? To kiedyś była ulica Fryderykowska, Friedrichstrasse. I to jest właśnie taka ciekawostka, że to, co mówiłem na początku, że Polacy mieli jeden taki, że jedne nazwy im pasowały, a drugie nazwy im nie pasowały. I ulica Fryderykowska to jest ulica Friedrichstrasse, która z jakiejś przyczyny tak podpasowała, że się mówi ulica Fryderykowska i nic nadzwyczajnego się nie dzieje, prawda? Tak samo jak Berliner Strasse to była ulica Berlińska, tak? No i kawałek dalej mamy aleję dzisiejsze Marcinkowskiego, czyli to był... Aleje Wilhelmowskie i tak mówiono, prawda? Wilhelmstrasse, ulica Wilhelmowska, aleje Wilhelmowskie. I to jakoś dziwnym cudem jakoś to nie koliduje, podoba się, tak? Gdybyśmy poszli sobie na chwilkę tą ulicą Fryderykowską, to po jakimś czasie natrafimy na taki monumentalny budynek, prawda, taki ciężki, tam jest archiwum państwowe. I to jest ciekawostka, bo tam nie zawsze było archiwum państwowe, bo tam się kiedyś znajdował areszt i więzienie, tak? I to było takie preludium do tego, co tu się zaczęło za jakiś czas dziać w okolicy. No to jest takie właśnie, no, potem, prawda, jest popyt, to musi być podaż i ta okolica zaczęła się rozwijać, tak? Czyli to jest jeden z takich pierwszych budynków, który naprawdę coś znaczył, tak? A zaraz niedaleko obok jest takie historyczne miejsce, bo tam wynajął sobie taki lokal u drugiego człowieka w ogrodzie, taki pan, który się Lipowicz nazywał, prawda? I to jest człowiek, który wprowadził dagerotypię do Poznania. Co prawda byli tam wcześniej ludzie, między innymi tam hrabia Mielżyński ze swoimi kolegami fotografował, czy to nie była fotografia, bo to była dagerotypia, uwieczniał swoich kolegów, ale on, ten Lipowicz, który był aptekarzem z zawodu, i pochodził, jeśli się nie mylę, z Leszna, gdzie jego rodzice, jego dziadek, rodzina mieli aptekę, przyjeżdża do Poznania i na początek on otwiera aptekę. Coś mu się tam nudzi w tej aptece, zaczyna eksperymentować jako chemik z różnymi rzeczami i to był pierwszy taki fachowy zakład, gdzie dagerotypowano ludzi. Dagerotypia tym się różni od fotografii, że ten obraz jest jednorazowy, jest na takiej specjalnej płycie i jak go się utrwali, to nie można go powielić, bo tam nie ma negatywu. Tylko jest raz i koniec. No ale było bardzo fajnie. Dzięki temu mamy jedyny wiarygodny wizerunek Fryderyka Chopina, który właśnie to jest dagerotyp, prawda? Dzisiaj to jest fotokopia, bo chyba oryginał się nie zachował, ale mamy, prawda? I to jest właśnie to. Co jest ciekawe, ten Lipowiec się zasłużył w sposób negatywny i prawdopodobnie dzięki temu on zbankrutował w Poznaniu, bo zaczął się zajmować innymi rzeczami, otworzył sobie na Jeżycach taką pierwszą fabrykę chemiczną, jedną z takich pierwszych fabryk chemicznych, gdzie produkowano nawozy sztuczne, ale czemu go poznaniacy nie lubili? Bo to nie był jakiś niesympatyczny człowiek. Otóż, jak była wiosna ludów w Wielkopolsce, no to wiadomo, że ludzie szli do partyzantki. Nie? Przeważnie to było tak, że oni byli takimi żołnierzami, że tam serce im się rwało i w ogóle, no ale wartość bojowa była taka, że dosyć szybko ich tam łapano, no bo to też były dzieciaki, które uciekały z domu, to byli nastolatkowie. Więc oni lądowali w areszcie, tak? Władze pruskie, które doskonale wiedziały, że oni nie mają, no co taka chłopaczęca, co on mógł zaszkodzić, prawda? Brali go, prawda, na przesłuchanie, trochę go tam postraszyli i wezwali Lipowica, żeby po prostu oznakować takiego delikwenta, że jak się go zwolni i on pójdzie do partyzantki, bo to się zdarzało, że oni go zwolnili, a on dalej uciekał z powrotem do powstania, tak? No bo żeby to się nie powtarzało, no to trzeba go było jakoś oznakować, żeby on był widoczny. No i Lipowic wynajduje tak zwany kamień piekielny, a to się okazało, że to był związek srebra. Smarowano jedną rękę i smarowano jedno ucho takiemu człowiekowi. Więc jak on wychodził na słońce, srebro w tym związku reagowało, tak? I dłoń była czarna i ucho było czarne. Więc dopóki on sobie chodził swobodnie po mieście, zajmował się swoimi rzeczami, nic się złego nie działo. Ale gdyby poszedł do powstania i go jeszcze raz złapali, to już są warunki recydywy, ląduje w twierdzy, prawda? No... Pomysł bardzo dobry, no bo to ani nie trzeba było nikomu niczego obcinać, ani niczego wypalać. Jak się na skórek złuszczył, a to dosyć długo trwało, a warto powiedzieć, że to nie było możliwe do usunięcia żadnym mydłem, żadnymi domowymi metodami, tak? No to trochę czasu mijało. Wszystkim się podobało, za wyjątkiem Poznania, no bo to, prawda, kolaborant i tak dalej, tutaj obrońcy narodu. No i tak mu po prostu zrobiono, mówiąc nieładnie, koło pióra, że musiał zwinąć interes. Mówił Marceli Motti w swoich wspomnieniach, że i tam się pochorował trochę, no i wyjechał prawdopodobnie do Berlina, ale jest taka wzmianka, że on przyjeżdżał też nad morze, nad Bałtyk i tą dagerotypię stosował do utrwalania krajobrazów. Na tym z kolei, na tej podstawie robiono ryciny, obrazy i to sprzedawano. I prawdopodobnie z tego przez jakiś czas żył, no bo potem co się z nim stało, to nie do końca wiadomo. Wracamy sobie z powrotem na ten nasz plac Cyryla Ratajskiego dzisiaj, tak? I jeszcze taka wzmianka, kiedy on był nazwany Cyryla Ratajskiego. Całkiem niedawno, jak upadł komunizm, bo jeszcze w międzyczasie to był plac Młodej Gwardii, prawda? I co jest właśnie ciekawe, to co my w tej chwili widzimy, prawda? Ta zabudowa dookoła, to jest też, jak ktoś by sobie chciał wyobrazić, jak to było za komuny i tak dalej, bo są tacy ludzie, co tam się pasjonują czarem PRL-u. To niech idą sobie w taki listopadowy poranek albo jakiś taki styczeń, jak pada deszcz ze śniegiem rano, tak? I się rozejrzy. Bo tylko te dwa budynki, ten narożny i ten, o którym ja mówiłem, to są budynki z epoki. A cała reszta to jest taki klasyczny socrealizm. Plac Cyryla Ratajskiego jest określany jako taka enklawa budownictwa socrealistycznego w Poznaniu. Tak, że można taki wzorzec, prawda, tak jak Nowa Huta, nie? Co nie znaczy, że to jest złe, bo do Nowej Huty na przykład przyjeżdżają specjaliści z całego świata od architektury, bo to jest perfekcyjnie zaprojektowane miasto, nie? Tak samo tutaj te budynki są bardzo, bardzo funkcjonalne, prawda? Teraz od placu Cyryla Ratajskiego odchodzi ulica Mielżyńskiego, tak? Ulica Mielżyńskiego stamtąd odchodzi. I tu jest taka ciekawostka, że kiedyś w Poznaniu były dwie ulice młyńskie. Dzisiaj mamy jedną ulicę młyńską, a były kiedyś dwie. I ta ulica Mierzyńskiego to kiedyś była ulica Górnomłyńska, a ta Młyńska to była Dolnomłyńska. Jeszcze w międzyczasie, bardzo pomysłowa rzecz, ta ulica zalicza inną nazwę i to była ulica Wiktorii. Czemu? Dlatego, że oficjalnie to było tak, że to było na cześć Wiktorii, czyli matki Wilhelma II. Ale Wiktorii w tej rodzinie była cała kupa i tu się można pogubić. Dlaczego? No dlatego się można pogubić, bo tych Wiktorii było tyle, że zaczęto nadawać przydomki, tak jak u Górali, prawda, że jest gąsienica taki i taki i taki i taki. Tak samo było tutaj. I ta Wiktoria, która była matką Wilhelma II, to była Wiktoria Sasko-Koburska, prawda? Natomiast jej matka to była Wiktoria Hanowerska. I ta Wiktoria Hanowerska to była ta królowa Wiktoria Brytyjska. Ta taka niska pani, ta wredna taka, bo ona była totalnie apodyktyczna, małe, bo to miało, no ktoś mówi, że to jest 1,50 m w kapeluszu, no bez nakrycia głowy miała 149 cm, prawda? A ile to siedziało energii w środku, prawda? Także każda z tych Wiktorii, a względem siebie one były bardzo takie ostro nastawione, mogła powiedzieć, że to jest jej ulica. To jest, no, to tak jak dzieci czymś podzielić, prawda? I niech się cieszą. Jest ulica Wiktorii i koniec, prawda? Ale też to była ulica Górnomłyńska. Natomiast ulica Dolnomłyńska, no to jest tutaj, musimy powiedzieć, bo poznaniacy mówią, że to jest najdłuższa ulica w Poznaniu, prawda? Jak ktoś nas słucha spoza Poznania, to powiemy, że najdłuższa ulica w Poznaniu to nie jest ulica Młyńska, tylko no tam się dwie biją. Przyjmuje się, że to jest ulica Dąbrowskiego, która tam ma ponad 4 km długości. No to zależy, jak tam się jeszcze pomierzy skąd dokąd, nie? No, z Głogowską konkuruje. Z Głogowską konkuruje, tak, i z Krzywoustego chyba też. W każdym razie, dlaczego to jest najdłuższa ulica w Poznaniu? To jest chyba jedna z najciekawszych też, dlatego, że jak się wejdzie na ulicę Młyńską od strony placu Cyryla Ratajskiego i człowiek trafi na te wszystkie rozmowy kwalifikacyjne i przez tą wieloetapową weryfikację przejdzie to kilka lat, jak pójdzie na sam koniec, to tam jest takie miejsce, gdzie można zostać odosobnionym i kilka lat może nie opuścić tej ulicy, bo to jest ulica, gdzie jest skoncentrowany wymiar penitencjarny miasta Poznania i tam jest i sąd, i jest i prokuratura, jest i kancelarie różnego rodzaju są i takie i owakie. No prawda? Tak, no tam można wpaść. Tam można sobie, tak, tam można długo nie wyjść z tej ulicy, ale co jest ciekawe, że ta ulica, ona ma taką tradycję od samiutkiego początku. Dlaczego ona się przede wszystkim nazywa Młyńska? Dlatego, że jak Bogdanka tamtędy płynęła, no to były tutaj młyny. Tylko, że to ich było kilka, dlatego, że one były nieduże, bo Bogdanka ma bardzo małą siłę przebitą. To nie jest rzeka, która ma jakiś wielki power w sobie. Teraz jak się popatrzy na to, co zostało z Bogdankiem, no chyba nie ma szerszego koryta jak 2 metry, tak mi się wydaje. A już wtedy ludzie narzekali, że jest bardzo mały poziom wody, więc były te spiętrzenia, to z kolei znowu blokowało tą wodę, te młyny zaczęły bankrutować. No i w sumie po jakimś czasie, kiedy ten plac, gdzie teraz jest plac Cyryla Ratajskiego, pełnił funkcję taką troszeczkę też targową, bo zaraz obok były rozlewiska, były stawy, tam rybami przez pewien czas handlowano. Kiedy zaczęto zabudowywać te rybaki po drugiej stronie Poznania i tam te targowiska rybne polikwidowano, to tutaj przez chwilę to miało miejsce. Ale zaczyna się tutaj właśnie wymiar sprawiedliwości pruski, tak? I zaczyna się tutaj wojsko. Przez pewien czas na samym początku, kiedy ta ulica Dolnomłyńska się tutaj znajdowała, no to tam był tylko jeden budynek, który należał bodajże do artylerii pruskiej, czy do kawalerii pruskiej. Taki budynek, który był szachulcowy, nic szczególnego tu się nie działo. No ale po jakimś czasie, to jest chyba rok 1805, powstaje ten budynek sądu, ten taki ładny, który jest takim zaczynem, prawda, tej działalności tutaj, tak? I no, zaczyna się robić po prostu groźnie. Ale oprócz tego są jeszcze 3 ciekawe miejsca na tej ulicy, które aż tak się nie rzucają w oczy. Na samym narożniku teraz jest taki nowy budynek powojenny, ale jak się patrzy na stare zdjęcia z początku wieku, tam była szkoła Ludwika, Luisenschule, słynna, prawda? Do której chodziły bogate panny, bo to była szkoła dla dziewcząt. I teraz tak, to jest ewenement. Ona została ufundowana przez taką, to była taka specjalna fundacja takiej księżnej Ludwiki, która, no i znowu mamy Wiktorię i mamy Ludwiki. I która to była Ludwika? Jeżeli ja się nie mylę, to Ludwika była córką brata Fryderyka Wielkiego. No. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, tak? Ale szkoła jest ważna. Szkoła była rewelacyjna. To była szkoła dla dziewcząt o standardzie europejskim. I jak zawsze było tak, że z Poznania się wyjeżdżało na studia w XIX wieku do Berlina, do Lipska czy gdzieś tam, prawda, czy do Wiednia, to tutaj z całej Europy bogate panny przyjeżdżały do Poznania, do szkoły Ludwiki. To była taka ładna szkoła z internatem dla tych panien i tak dalej. I był bardzo wysoki poziom nauczania. I teraz znowu łamiemy ten stereotyp, bo to tylko język niemiecki. Nieprawda. Nauczano też języka polskiego. Oczywiście mniej, bo szkoła była niemiecka. Dokumentacja była dwujęzyczna. I co jest ciekawe, w pewnym momencie Niemek było mniej niż innych narodowości, prawda? Bo zniesiono te ograniczenia narodowościowe, prawda? I kto, jakie dziewczęta, jakiej narodowości zaczęły się tutaj masowo uczyć? Narodowości żydowskiej. Bywało, że i 50% takich panien przyjeżdżało na przykład bogatych kupców, bogatych rodzin z Niemiec, gdzieś tam z Berlina i tak dalej. I one przez pewien czas pracowały tutaj jako guwernantki w bogatych rodzinach szlacheckich w Poznaniu. Tak? Także tutaj był naprawdę, naprawdę wysoki poziom. I co jest ciekawe, na przykład dbano bardzo o rozwój fizyczny. Jest takie zdjęcie sali gimnastycznej, które tam się znajdowało. No i tam jest taki dźwigar przez sufit. No to tam silnik od ciężarówki ze skrzynią biegów można było powiedzieć. Więc to jakieś tam ćwiczenia na drążkach, prawda, czy na obręczach chyba też były prowadzone. Z tego co wynika, bo z samych ćwiczeń zdjęcia nie było. Ale była właśnie taka piękna szkoła tutaj w Poznaniu. I znowu Polki się trochę obraziły w pewnym momencie, bo były te pensje pani Danysz i takie tam różne, ale ciekawostka, Marceli Motti był taką szarą eminencją w szkole Anny Danysz, prawda? Takim dyrektorem, jak ona jeszcze tam nie uzyskała tych kwalifikacji. Ale jego rodzona siostra, która była potem żoną Hipolita Cegielskiego, uczyła się w szkole Ludwiki, czyli typowo niemieckiej. No to tutaj, prawda, mamy taka wielka polskość, prawda? A siostra się uczy w szkole niemieckiej. Prawda? Czyli mam te. Następna pani, która się uczyła tutaj, to była Anastazja Warnka, której wujkiem był Karol Libelt na przykład, a drugim wujkiem był pan doktor Matecki. I tak samo nie uczyła się na jakiejś tam super polskiej, patriotycznej prawda, stacji, tej pensji dla panien, tak? Tylko w szkole Ludwiki. I tak można cały czas wymienić. Czyli jak ktoś był mądry, prawda, to szedł i się uczył w bardzo porządnej szkole, a myśleć sobie mógł, co tam chciał. I Anastazja Warnka sama potem otworzyła przecież swoją najsłynniejszą pensję dla panien w Poznaniu, prawda? Czyli mądry zawsze skorzysta, prawda? Tak jak to jest to najfajniejsze, chyba jedno z najfajniejszych zdań w Ziemi Obiecanej, kiedy Halpern mówi, prawda, dla mądrych to zawsze jest dobry czas, prawda? I słyszę, a kiedy będzie dla uczciwych? No po co im dobry czas, jak oni mają niebo, tak? W przyszłości. W przyszłości, tak? Ale właśnie to była taka sama sytuacja. I druga sprawa, zaraz obok mamy taki ceglany budynek. On się pięknie zachował. To jest taki typowy budynek z epoki. To jest budynek konsystorza protestanckiego. Co to jest konsystorz? No, tam w luteranizmie jest troszeczkę inaczej niż w katolicyzmie. W katolicyzmie jest biskup, jest duchowieństwo i tak dalej. Oni rządzą, mówią co trzeba i tak dalej i cała reszta ma posłuchać. Natomiast tutaj jest konsystorz, w skład konsystorza wchodzi biskup protestancki, ale to jest taka specjalna rada, gdzie wchodzą też osoby świeckie, prawda? I on, właśnie ten budynek konsystorza, tutaj w czasach przedwojennych właśnie tutaj ta rada obradowała, tutaj była kancelaria i jej siedziba, ale przedtem, zanim się ten konsystorz tutaj wprowadził, to tam się znajdowała Komisja Kolonizacyjna, bo my wiemy, że Komisja Kolonizacyjna, ta pruska, ta co prawda rugi pruskie były i ten biedny Michał Drzymała, że go tam tak poniewierano, no to już jest, to jest dzisiejszy budynek Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, koło kościoła Świętego Pawła, bo jesteśmy w XIX wieku, czyli Najświętszego Zbawiciela, tak, żeby tak troszeczkę naprowadzić, no ale zanim to zbudowano, to ta Komisja Kolonizacyjna, jak jeszcze była uboga, jak jeszcze jej Bismarck nie napompował pieniędzy tych ciężkich i tak dalej, to się mieściła właśnie tutaj, prawda? No i wreszcie trzecia rzecz, nie? Ilu ludzi o tym wie, jakiego mamy bohatera z Poznania? Otóż na tej ulicy urodził się pod koniec XIX wieku taki pan, który się nazywał Lothar von Arnaud de la Perrière, prawda? Francuskie nazwisko, ale on był już Prusakiem. Dlaczego? Dlatego, że jego pradziadek, ucieka z Francji w XVIII wieku, bo była taka legenda rodzinna, że pojedynkował się tam z jakimś szlachcicem, ten mu poprzysiągł zemstę, no więc ten uciekł do Prus i tak dalej, tak dalej. Najprawdopodobniej uciekł do Prus dlatego, tak jak inni szlachcice francuscy, bo miał po prostu jakieś tam polityczne historie, uciekali wszędzie i do Warszawy, i tego, no żeby nie trafić po prostu na gilotynę. Taka jest prawda, nie? Bo tam jedno słowo za dużo. To był gorący czas we Francji. To był gorący czas właśnie. W Pałacu pod Blachą w Warszawie mieszkała cała masa takich Francuzów przecież. No i trafia do armii pruskiej, zostaje wysokim oficerem i tutaj się zaczyna ta cała historia rodzinna. I ten właśnie Lothar, prawda, ma ciągotę, żeby iść na morze. I jako młody chłopak wstępuje do marynarki. Pruska marynarka, przecież te zarówno Prusy, jak i Austro-Węgry, jak i Rosja, oni mieli potężne marynarki wojenne, prawda? Wielkie tradycje morskie, taka jest prawda. Dzisiaj się tak może o tym nie pamięta, nie? I on na takim żaglowcu Stein płynie do Indii Wschodnich jako taki kursant, potem zaczyna służbę na różnych okrętach wojennych, między innymi na takim statku, który też nam jest, znaczy okręcie, który nam jest znany, a się nazywał Schleswig-Holstein. Tylko że jak Schleswig-Holstein przypływa w 1939 roku i ustawia się na redzie, to już jest okręt przestarzały, jest okręt szkolny, całkowicie sprawny. Zresztą pokazał, co umie, tak? Ale wtedy, jak właśnie de la Perrière na nim służył, to był pełnosprawna jednostka bojowa i co? I po jakimś czasie on się zaczyna interesować bronią torpedową, prawda? Wszelkiego rodzaju i zaciąga się, prosi o przeniesienie do Ubotwaffe. Ale to są pierwsze uboty, prawda? Już takie pełnosprawne, że mogą sobie pływać bardzo długo w zanurzeniu. To już nie są takie, prawda, wynalazki w stylu Leonardo da Vinci. I dostaje przydział na U-35 jako kapitan i wypływa na nieograniczoną wojnę podwodną, prawda? Jest podpisane w Pszczynie, prawda? Są dokumenty i tak dalej, mają zagłodzić Anglię i to jest absolutny rekordzista świata, do tej pory niepobity rekord świata w liczbie jednostek nieprzyjaciela posłanych na podwodę. Na tym drugim okręcie, na którym służył, potem został przeniesiony na taką większą jednostkę, na takiego krążownika oceanicznego już, podwodnego, zatopił tylko 5, ale w ogóle w życiu, w czasie służby zatopił 194 statki. No i to będzie rekord niepobity. Niepobity, do tej pory. I to jest, o tym człowieku uczy się na wszystkich akademiach morskich świata. Nie? I to jest poznaniak. Tak? To jest poznaniak. Nie tak dawno temu wyszła taka broszura, która promowała Poznań i on był tam wymieniony. Podniósł się wielkie larum, prawda, że to hitlerowiec, hitlerowski oprawca. Czemu? Bo on po I wojnie światowej on wyjechał do Turcji, tam był nauczycielem w szkole morskiej, bo go doceniano, takiego speca. Potem jak się zaczyna wojna II światowa, no to on dostał angaż, prawda? On dostał powołanie do wojska i był w Kriegsmarine. Powołano go jako komandora, potem dostał kontradmirała, wiceadmirała, tylko że on już nie pływał. On już był w zasadzie takim urzędnikiem. Miał przydział w Gdańsku i ludność gdańska, bo polska ludność gdańska bardzo dobrze go zapamiętała. No bo to były tak jak w Gdańsku wolne miasto, prawda? Polacy byli prześladowani, a on bronił tych Polaków i to bardzo mocno ich bronił. Potem zostaje przeniesiony do Francji i zginął w katastrofie lotniczej. Jak to był 1941 rok, leciał na pertraktację z rządem Vichy. Nie? Czyli tutaj, prawda, nikt nie pamięta, prawda, że był rząd Vichy, że był PTM i tak dalej, kolaboracja z Francją, no a facet dostał jako normalny żołnierz zawodowy, prawda, i już jest od Hitlera. On nie był żadnym oprawcą. No, a czy na przykład, nie wiem, czy Wilhelm Canaris był oprawcą, prawda, albo Klaus von Stauffenberg, a przecież to byli tak samo oficerowie niemieccy, czyli tutaj należy rozdzielić. Czyli mieliśmy taki ktoś pochodził właśnie z miasta Poznania i on się urodził i wychował właśnie przy ulicy Młyńskiej. Nie wiem, czy ja dobrze rozczytałem, bo ten dokument jest pisany gotykiem niemieckim pisanym, ale to chyba był numer 15. Ręki sobie nie dam uciąć, ale chyba tak. A na drugim był chyba 24, prawda? Ale no to mówię, to już pytanie do specjalistów. Czyli idziemy ulicą Młyńską, prawda? Idziemy sobie w dół i dochodzimy do ulicy jakiej? Dochodzimy do ulicy Solnej. Dzisiaj to jest ulica Solna, ale kiedyś to nie była ulica Solna, tylko to była ulica Magazynowa, a w drugą stronę, czyli mamy ulicę Młyńską, w lewą stronę to była Magazynowa, a w prawą stronę to była ulica, no właśnie, Jak ona się nazywała? To była ulica Sekta. Do tego momentu utkwiło to ludziom w pamięci. Sektstrasse to się nazywało, bo tak się nazywał oficer niemiecki wysokiego szczebla, który był on był specjalistą od wojny. To był taki człowiek, który bardzo potrafił się dobrze poruszać na polu walki, taki strateg, prawda? No i on umarł w roku 1936, więc prawdopodobnie już za życia uhonorowano go ulicą w Poznaniu. To jest ciekawostka, prawda? Polacy chcieli to nazwać ulicą sekciarską, ale to się źle kojarzyło, tak? Więc nazywano to ulicą Babińskiego. Czemu Babińskiego? Bo był taki pan, który się nazywał Babiński, był emisariuszem, takim agitatorem narodowo-wyzwoleńczym na teren Wielkopolski i spotkała go bardzo straszna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że został rozstrzelany na placu Działowym, zaraz przy tej ulicy. Dzisiaj mamy ulicę Działową, a ta ulica Działowa jest paskiem wyciętym z dawnego placu Działowego, czyli placu ćwiczeń, gdzie używano armat, gdzie ćwiczono razem z armatami. Zaraz zobaczymy, kto tam przyjeżdżał, prawda? Kto Babińskiego aresztuje? Tak naprawdę to złapali go Polacy, bo on przyjechał do Wielkopolski i tam w jednej gospodzie chciał się zagrzać, zaczął tam sobie opowiadać te swoje różne rzeczy i tak naprawdę to tam rzadko który z tych jego widzów był Niemcem. Prawda jest taka, że na wsiach, prawda, na polskich wsiach polska ludność wcale nie była taka aż tak bardzo za tą polskość, bo im było dobrze. Tak? I to oni go aresztują, oni go obezwładnili, bo tam został dosyć mocno pobity, oddany do Poznania tutaj i został rozstrzelany właśnie na tym placu Działowym. Tam Bibiana Moraczewska bardzo się nad nim użalała, prawda? Ale no a propos tego, no to jest może przykre, co się mówi, no ale historia jest taka, jaka jest. Pierwsze dni września 1939 roku polska policja aresztowała wszystkich, za wyjątkiem dwóch. Jednego nie było w Poznaniu, bo był w Berlinie, a drugi był, jakoś tak się, nie dotarto do niego. Wyszedł z domu. Wyszedł z domu, ale wszystkich protestanckich duchownych w Poznaniu. I co jest ciekawe, podzielono ich na takie dwie grupy. Jedna pojechała pociągiem do Berezy Kartuskiej, a druga była pędzona etapami do miejsc odosobnienia i byli bardzo źle traktowani. Tam kilka osób zostało zmarło w wyniku obrażeń, prawda? To byli protestancy księża, prawda? Nikt nie patrzył, że to jest Niemcy, nie? Wtedy ten konsystorz protestancki został, włamali się tam jacyś ludzie, zniszczyli to wszystko, co tam było. W tym samym czasie jakaś taka polska bojówka włamała się do kościoła Świętego Piotra, który był tam, gdzie dzisiaj jest McDonald's, przy placu Wiosny Ludów, tak? Tam był taki kościół, który już dzisiaj nie istnieje, został sprofanowany ten kościół. No, nie było tutaj takiej jednoznaczności, prawda? Byli dobrzy, byli niedobrzy, prawda? To jest niestety, tak to wyglądało, nie? Mówiłem o placu Działowym, prawda? Ulica Działowa, był plac Działowy i gdybyśmy poszli teraz w lewą stronę, tak? No to mówiłem, że to była jakaś ulica Magazynowa. Dlaczego ona się nazywała ulicą Magazynową? Dlatego ona się nazywała ulicą Magazynową, bo tam były królewskie magazyny zboża i mąki. No wszystko musiało być kiedyś królewskie. A ta tradycja takich magazynów żywności dla armii, no bo przecież w Poznaniu było ładnych parę tysięcy żołnierzy w tym czasie, tak? Jest jeszcze z czasów napoleońskich. Gdzie był najstarszy spichlerz w tej okolicy? Jakbyśmy sobie szli ulicą właśnie w kierunku Kościuszki, prawda? To po prawej stronie znowu mamy kolejny budynek sądu, prawda? To tam się znajdował ten spichlerz, jeszcze taki napoleoński. A zaraz obok były koszary. I w tych koszarach na samym początku byli szwoleżerowie. Ale taka ciekawa jednostka, bo to był drugi przyboczny pułk szwoleżerów, który nie podlegał dowództwu na początku w Poznaniu, tylko w Gdańsku, prawda? Ale czemu on był taki ważny? Z tego Gdańska przysłano tutaj dwa szwadrony. Oni mieszkali właśnie tutaj, w tych koszarach, które już dzisiaj nie istnieją. One były tam, gdzie hotel Ikar. Tak? I one były takim ulubionym pułkiem, ci szwoleżerowie, cesarza Wilhelma, bo honorową dowódczynią była jego córka, nomen omen, Wiktoria, prawda? I tą dziewczynę sfotografowano w takim mundurze uszytym dla kobiety, miała spódnicę, bo to nie wolno było kobiecie spodni kiedyś nosić, prawda? Ma taki trochę nieszczęśliwy wyraz twarzy, w takiej wielkiej czapie z taką potworną trupią czaszką na wierzchu, prawda? No ale już to tata kazał, miał jeszcze, to była jego jedyna córka, prawda? On miał kilku synów, no ale wszystko jedno. Musiała i koniec, i ona nimi honorowo dowodziła. Dlatego byli tak ważni. Potem dobudowano trzeci szwadron, potem jeszcze dwa następne i przemianowano to na strzelców konnych, a potem ich wyprowadzono do nowych koszar, tam gdzie dzisiaj przy ulicy Ułańskiej powstają nowe koszary, a tutaj właśnie zagnieździł się pułk artylerii konnej. I to oni ćwiczyli właśnie na tym placu działowym, prawda? Te wszystkie działoczyny, jak to się ładnie mówiono. Potem, jak już się ta sytuacja rozwija, to po drugiej stronie tej ulicy, dokładnie naprzeciwko, budowane są nowe koszary z czerwonej pruskiej cegły, tak? I te koszary nazwano koszarami czerwonymi, a te po prawej stronie to były koszary białe. Czyli jak Polacy przejęli, polskie wojsko przejmuje to wszystko, no to mają koszary biało-czerwone. Tak? Także tak to wygląda. W tym czerwonym budynku mieści się dzisiaj prokuratura wojskowa. No i on został tak troszeczkę zeszpecony. Czemu? Bo jak on był wybudowany, to były trzy takie budynki wieżowe. Jeden, drugi, trzeci. Takie były niższe łączniki. On tak pięknie wyglądał. Miał taki ten środkowy budynek, miał takie zwieńczenie, tak? Natomiast tutaj te były takie troszeczkę inne. Ale teraz mają dobudowane takie wyrównanie, które jest na nieszczęście jeszcze otynkowane na dodatek, więc to pasuje tutaj jak kwiatek do kożucha, no ale to już były wtedy takie nowocześniejsze koszary, bo tam była tak zwana remiza artyleryjska, bo te armaty tam trzeba gdzieś trzymać. Teraz pytanie, jakie to były armaty? Czy to były duże armaty, czy to były małe armaty? No to nie były takie ciężkie moździerze, Skoda, no bo pamiętamy, jak się patrzy na, jak wybucha pierwsza wojna światowa, no to się pojawia technika, ale to jest taka technika jak, no nie wiem, jak z Kapitana Nemo, prawda, bo to oni już by wiedzieli, co by chcieli, tak, ale jeszcze im to nie potrafili tak zrobić. Ale, ale to są takie wielkie ciągniki artyleryjskie Steyera, prawda, takie wielkie traktory z tymi, te koła były metalowe, tam się poruszały jak takie żółwie, ale te moździerze wielkie były na trzy części rozmontowywane, nie, a tutaj to były takie małe armaty, bodajże 77 milimetrów, nie? To takie, żeby pod konika to podczepić i tego, ale tych armat armia pruska miała ogromną ilość, bo chyba przeszło 5,5 tysiąca, nie? Więc najprawdopodobniej, tak jak się na zdjęciach patrzy, to było właśnie coś takiego tutaj używane, nie? Także to była taka ciekawa historia właśnie tutaj, a potem zaczyna się rozbudowywanie tych wielkich spichrzów, które się ciągnęły w drugą stronę, tam gdzie właśnie była ulica Sekta, czy ulica Babińskiego, i po prawej stronie tam, gdzie dzisiaj jest budynek na przykład więzienia, to tam też kiedyś były budynki związane z magazynami, tak? Potem, kiedy się kończy już, kiedy Polacy przejmują miasto, to ulica Magazynowa zaczyna się nazywać ulicą Solną, tak? Też częściowo do dzisiaj to jest przez całą długość tej ulicy. Idziemy sobie teraz w dół, bo sobie wyszliśmy z Młyńskiej i idziemy tą ulicą Sekta i dochodzimy powolutku do ulicy, do Alei Marcinkowskiego. I co jest ciekawe, po lewej stronie była najpierw taki budynek intendentury, no bo ktoś tą całą żywnością musiał zarządzać. Notabene ojciec pana de la Perrière był intendentem z zawodu, prawda? Czyli on prawdopodobnie gdzieś tutaj chodził do pracy, a zaraz obok był wybudowany przepiękny budynek, taki pałacowy, i to była komendantura 5 Korpusu Armijnego. Takich korpusów armijnych było 7, jeśli dobrze kojarzę. Natomiast tam właśnie ten był 5 i on był taki pałacowy. Dlaczego? Dlatego, że jak przyjeżdżał, jeszcze nie było zamku cesarskiego w Poznaniu, jak przyjeżdżała rodzina cesarska, no to oni właśnie tam nocowali. Właśnie tam chyba nawet była taka nieduża sala balowa, są takie zdjęcia, są takie monumentalne schody w środku, no coś pięknego, tak jak to wyglądało. I potem, jak wybucha powstanie wielkopolskie, to tam przeniósł się, tam między innymi sztab, tam między innymi generał Taczak pracował, także, a po II wojnie światowej z jakiejś przyczyny tego nie odbudowano. To nie było aż tak mocno zniszczone. Szkoda, bo to byłby kolejny piękny taki budynek. Jest jeden fragmencik po nim zachowany. To jest oficyna, to jest tam, gdzie dzisiaj jest Uniwersytet Artystyczny. To ma taki czerwony budynek, tam stoi. To sobie łatwo wyobrazić, jak to wyglądało, a to jest tylko kawałeczek z tego, nie? Z przodu był też pomnik następny, no taki, tam wykorzystano, tam były takie elementy, które przedstawiały między innymi, bo to był pomnik cesarza, ale tam były takie rzeźby z marmuru kararyjskiego. Jedna to była, takie dwa jakby anioły. Jeden to symbolizował ojczyznę opłakującą poległych żołnierzy, prawda? A druga to była bogini zwycięstwa na przykład. I komu to przeszkadzało, że to zostało zniszczone, tak? A jakbyśmy poszli kawałeczek dalej, tak? To mijamy dzielnicę żydowską i jest kolejny taki dziwny budynek, taki wąski, czerwony, prawda, z takiej pruskiej cegły. Sama ta cegła jest bardzo ciekawa, dlatego że testowano ją na wytrzymałość. To już jest, mamy potężne, prawda, takie no, nastawienie na tą odporność. Te testy robiono w Gliwicach. Czemu? Bo to był budynek arsenału. On się ustawił tak na tym narożniku. Jak widzimy stare zdjęcia, był taki budynek szczytowy z zegarem. Nawet stropy w tym budynku były odporne na ostrze. Wiadomo, że on potem został zniszczony w czasie walk o Poznań, bo to już nie była taka artyleria, ale na przykład on był pozabezpieczany raz, żeby był ciężki do spalenia. Miał specjalne takie okiennice, które zabezpieczały przed ostrzałem, bo tam były przechowywane i armaty, i broń ręczna. Tam była specjalna winda, która to wciągała na piętro i tak dalej, i tak dalej. Stropy były odporne z takich specjalnych pustaków, a ten budynek, który się zachował, to był budynek, gdzie mieszkali pracownicy. Właśnie, no żeby mieli też blisko do pracy. Także mówię, cała ta ulica jest naprawdę bardzo, bardzo wojskowa ciekawa. Dzielnica. Taka wojskowa dzielnica, tak, no bo to było właśnie, bo to było, no Poznań był pod wojsko, że tak powiem, przygotowany, nie? I to jest właśnie to, że jak bardzo ta dzielnica była, jak bardzo to miasto było, że tak powiem, sfokusowane, że cała reszta tych mieszkańców miała, można powiedzieć, taki trochę problem z poruszaniem się w tym wszystkim, tak? I tu mamy taki ewidentny przykład takiej pruskości. No a potem, kiedy już przychodzimy do wieku XX, jesteśmy na początku XX wieku, to się zaczyna rozbiórka tych fortyfikacji częściowo. Jest likwidowana Brama Berlińska. Te pierwsze prace, bo Brama Berlińska była też przebudowywana pod koniec XIX wieku, żeby tam przepuścić tramwaje, żeby ten ruch skanalizować, ale ona zostaje rozebrana, zostaje ta dzielnica, to przedpole wyrównane i od roku 1904 zaczynają się pierwsze prace, że powstaje dzielnica cesarska. Od 1905 roku zaczyna być budowany zamek cesarski. Co jest ciekawe, że nie wiem, czy o tym wspominałem, czy nie, ale pomnik Bismarcka, który stał potem tam, gdzie stoi pomnik Mickiewicza dzisiaj, to on stał troszeczkę w tą stronę, gdzie teraz stoi zamek cesarski. Tam było takie wyniesienie, tak? I je splantowano, wyrównano te poziomy, bo potem widzimy, że ulica Święty Marcin bardzo mocno opada w dół za kościołem. Więc jak tam zaczęto robić prace ziemne, to cały cmentarz przy tym kościele wyjechał na zewnątrz, prawda? Potem te szczątki włożono do takiej zbiorowej mogiły, a potem jak przy kolejnych pracach, kiedy budowano nową plebanię, która do tej pory jest, no to te kości wywieziono już na inny cmentarz, prawda? Także tutaj mamy już to przejście w wiek XX, tak? Czyli już się zmienia cesarz, to był ostatni cesarz, miał co prawda następców, ale kiedy się kończy I wojna światowa, tak? To parlament niemiecki obarcza winą za to, co się stało, za te wszystkie nieszczęścia Wilhelma II. To jest ciekawostka, że on po abdykacji wyjeżdża do miejscowości Dorn w Holandii, gdzie potem umarł już w roku 1941. Ale jeszcze z takich ciekawostek odnośnie jego, to jest to, że kiedy jest pierwsza wojna światowa i on, kiedy jest druga wojna światowa i on, wiadomo, że mieszka w tej Holandii, to amerykańscy żołnierze urywają się na taką lewiznę, można powiedzieć, przychodzą do tego Dorn i chcą jego aresztować za te krzywdy, które on wyrządził światu, prawda? Co robi Wilhelm II? Wilhelm II mówi, że on nie jest zainteresowany spotkaniem z tymi panami i koniec. I się z nimi nie spotka, więc oni powstali tacy, prawda? Rozejrzeli się dookoła i jedyną pamiątką, którą sobie zabrali stamtąd, to była taka ciężka, brązowa popielnica z biurka cesarza. Być może gdzieś tam w Stanach ona do tej pory się znajduje. No i do tej pory cesarz Chociaż Wilhelm II jest pochowany w Holandii, dlatego że Niemcy się obrazili. To jest właśnie to. Idzie teraz, prawda, święta wielkanocne, prawda? Pamiętamy, Chrystus wjeżdża do Jerozolimy, to mu palmy kładą pod osiołka, a niecały tydzień minie, to go każą ukrzyżować. I tutaj tak samo, przez aklamację cesarza Wilhelma II mianowano cesarzem, nawet nie było uroczystości koronacyjnej, bo nie była potrzebna, a potem ci sami ludzie, którzy go obrali na tron, zrzucili go z tronu, obarczyli go winą za całą I wojnę światową, za te wszystkie, prawda, okopy i tak dalej. No i on sobie poszedł. Może się nawet cieszył, bo wreszcie nie musiał nosić tego munduru, tak? Tylko że pierwsze jego zdjęcia w garniturze to są właśnie z Holandii, z tej jego siedziby w Dornbie jest pochowany. A mi tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Kończymy na dzisiaj. Wszystko, co dobre i złe, kiedyś się kończy. Tak, to jest wniosek z dzisiejszego. No, tak jest. Z dzisiejszej przechadzki po Poznaniu. Adam Biernacki, przewodnik PTTK z koła imienia Marcelego Mottego. To był kolejny długi spacer po Poznaniu. Dokładnie tak. Jeszcze musimy gdzieś pójść, żeby się zahaczyć na ten cały miesiąc. Prawda? Zapomnieliśmy. Gdzie dzisiaj? To idziemy na Bismarckstrasse. Była taka ulica Bismarckstrasse. To jest dzisiejsza ulica Kantaka. I tam był taki fajny lokal, który się nazywał Bismarck Tunnel. W piwnicach, pod kamienicami i ta restauracja bardzo dobra, tam Oktoberfest był, to teraz mamy już jedzenie niemieckie typowo, biała kiełbasa, prawda, szynka w cieście, sałatka ziemniaczana i piwo, prawda. Główna sala tej restauracji ponad 51 metrów długości, 17 metrów szerokości, ponad 9 wysokości. No i taka legenda głosi, że zaraz obok było tajne przejście do drugiego lokalu, który się nazywał Moulin Rouge. I ten Moulin Rouge w Poznaniu to był taki sam jak jego protoplasta w Paryżu. Po to samo był wybudowany i jak ktoś nie chciał z podniesioną przyłbicą wchodzić do tego Moulin Rouge, to wystarczyło zapytać kelnera. Ponoć tam było takie tajne wejście, bo proszę szanownych państwa, imprezy integracyjne to nie jest wynalazek naszych czasów. No, to miejsce poznałem przy Kantaka bardzo dobrze swojego czasu. Dziękuję ci bardzo, Adam Biernacki. Proszę uprzejmie. Do usłyszenia za miesiąc. Do usłyszenia. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl. Pierwszy kwietnia oznacza, że skończyliśmy obchody rocznicy podcastu z Poznania, druga wersja. Kolejne obchody też będą trwały miesiąc. Będziemy miesiąc świętowali, bardzo dobrze. Tak, no, sam wiesz, że jestem zwolennikiem obchodzenia wszelkich rocznic. Ja wiem, że jesteśmy zwolennikami i obchodziliśmy tak długo, jak się dało. A wiesz, jaka teraz się okazja za chwilę natrafi? 7 kwietnia. Wybory. 100. odcinek za chwilę będzie. A tak. To znowu świętować. Trzeba będzie. Miesiąc. No dobrze, chcesz świętuj. No, będzie 7 kwietnia i wiemy, że ktoś będzie świętować 8, natomiast my nie będziemy przed 7 kwietnia już nic o wyborach. Nic. Nie. Mieliśmy 2 kandydatów, mogliście posłuchać sobie o wizji obecnego prezydenta Poznania i o wizji człowieka, który chce być prezydentem miasta. Reszta nie zdążyła do nas się wybrać. No, ja już Michałowi mówiłem, że może zrobiliśmy 2 odcinki profetyczne, czyli być może od tych 2 panów spotka się w drugiej turze. No, za chwileczkę się okaże. A okaże się dlatego, że my pójdziemy głosować. Pójdziemy, ale tymczasem państwa namawiamy, oprócz wyborów w przyszłą niedzielę, to namawiamy was do takiego wyboru, żebyście w ten czwartek wybrali słuchanie podcastu. A tak, bo w czwartek bardziej niż mówić będziemy czytać, to znaczy będziemy mówić o czytaniu. No dobra, nie zdradzamy z kim? Nie, ale możemy zdradzić tyle, że powstaje w Poznaniu coś bardzo fajnego. W miejscu, które wszyscy znacie. A zapomniałeś jeszcze o czymś powiedzieć, bo chwalić zapomniałeś. No mów. Cytowalnością. Tak, widzisz? Proszę Państwa, poprzedni tydzień był tygodniem, w którym podcast druga wersja był cytowany w aż 2 miejscach. Inspirujemy media. Inspirujemy media, stajemy się bardzo wpływowym podcastem. Dobra, zawsze byliśmy. Nie chcieli... W Głosie Wielkopolskim się gościliśmy, wiesz, dawno. No dobrze, ale poza Głosem Wielkopolskim nas cytują naszego gościa, nie powiemy wam jakiego, poszukajcie. To jest rozmowa i widzimy to w statystykach, która się świetnie słucha, więc chcecie słuchać tego... Nie powiem. Dobra, nie mów. W każdym razie wiemy jedno, że lubicie słuchać o różnych rzeczach. I tak będziemy trzymać. Mieliśmy rocznicę, mieliśmy pierwszego live'a, za chwilę będziemy mieć 100. odcinek. Leszek, masz pole do popisu. Świętuj. Dobra, nic nie powiem. Może w końcu kiedyś razem. Ja w końcu chcę przeprowadzić kilku innych nowych gości. Przeprowadzaj. Tak, bo mi już gardło się tutaj zdziera. No, ja Michała tutaj wykorzystuję jak się da. Ty masz ciężki okres teraz. A, spokojnie. Dasz radę? Proszę pan. Jak nie my, to kto? Mamy radę. To co, dziękujemy już. No i dziękujemy. Przypominamy wam o Patronite jeszcze. A no tak. O tym warto przypominać, bo Patronite to bilet na kolejne live'y. A będziemy robić. Taki jest plan. Czy później. Mamy już dwa pomysły. Jeden z bardzo znanym człowiekiem w Poznaniu, drugi z mniej znanym człowiekiem, ale mającym dużo do powiedzenia, więc słuchajcie, właściwie są dwa sposoby, żeby się tutaj dostać. To jest albo mieć coś świetnego do powiedzenia, albo do zapłacenia. Zapłacić. Nie, dobra. Musieliśmy dosyć tego żebrania, ale proszę państwa, zachęcamy. No, zawsze nam się to przyda. Michał zainwestuje w końcu w nowe gąbki na mikrofony. Na Ty chciałeś jaką? Różową. Różową chciałem. Będzie. Bo nienawidzę różowego. To może weźmy tych naszych słowetnych słuchaczy na litości. Poprośmy, żeby się dorzucili do twojego różowego. Oczy kota ze Shreka nie działają w podcastach. Nie widać tego, wiesz. Okej. No to musicie sobie opisać Leszka, który siedzi z kocimi oczami i prosi was o różową gąbkę. To by nie wyglądało dobrze. Dziękuję bardzo. I zachęcamy do słuchania. To był świąteczny 96. odcinek podcastu z Poznania, druga wersja. Do usłyszenia. A mówili do państwa. A, zapomnieliśmy. No bo to jest Michał tak samo ważne jak nasi goście. I zaskakujące. W każdym odcinku zaskakujące, prawda? Zmienia się to straszliwie. Szybko. Coś się pożegnać nie możemy dzisiaj. Dobra. Mówili do państwa. Leszek Waligura i Michał Czajka. Do usłyszenia już teraz ostatni raz.